Tu akurat teraz przygotowujemy jeszcze te pokrywy, podstawy szczęk hamulcowych i pokrywy łożysk od tych półosi koronowych. Tutaj, żeby przestawić te frezy, bo czasami tutaj było źle zmontowane w tym wypadku, albo po prostu już na tyle zużyte, że trzeba dalej przestawić, bo brakuje regulacji, to tutaj macie taki otworek. Tu akurat pasuje śruba 8, tam nie ma gwintu. I śrubę 8, tą twardą, włożyłem i na prasie, mam nadzieję, że ta już pójdzie też dobrze, bo w innej takiej uszkodzonej lekko tej pokrywie łatwo dość to się udało wycisnąć, żeby rozmontować po prostu, i zaraz Wam pokażę, jak to tam wygląda. Jest to na wielowpuście, na takim drobnym frezie. Teraz bym jeszcze chciał powiedzieć na temat hamulców w suprze. No bo naprawdę tu jest, to nie tak, że w innych traktorach szczękę się założy i już pasuje. Tutaj ja jeszcze pokażę za chwilę w detalach drobnych, ale sama regulacja, jak się odbywa. Tu jest kwadracik z naciętymi, z taką podkładką naciętą, i się zabezpiecza, żeby się samo nie luzowało lub tam nie zablokowało się, nie? Bo jakby nie było tej nakrętki, to naraz nogą przez nieuwagę by też by piętą nadusił i zahamowałby. O, jak jest w ten sposób, jest regulacja, praktycznie jest minimalne hamowanie, nie? Teraz trzeba tą śrubę dziesiątkę poluzować, o, i proszę zwrócić uwagę tu na szczękę, co się robi, o. Widzicie? Do góry luzuje się, a na dole, na dół, skierowana tu już maksymalnie, rozpiera ta regulacja. Drugą sprawa jest cięgiełko tu na dole. Jest w sumie śruba rzymska. Jest z lewym i prawym gwintem. I też to się reguluje tutaj na rozpieraczu. O, proszę zobaczyć tutaj. O, teraz na dół. O, jest teraz maksymalnie zahamowany traktor. O, na nowych szczękach wiadomo, jak się tu montuje, bo tu są drobne frezy. Ja tu pokażę, bo to nie idzie tak wytłumaczyć, jak ktoś jeszcze tego nie robił. No, to jest właśnie ta blacha w sumie do regulacji. Tutaj tom. I proszę zobaczyć, bo przy nowych okładzinach, jak jest, to musi być obowiązkowo od góra i dół regulowane na tych frezikach. O, bo można ustawić, ja tutaj proszę tu na Paweł nagrać, o, tu naznaczyłem sobie ten grubszym, ta grubsza część musi być w górnej części. O, ja tu sobie naznaczyłem i teraz ta dźwignia, bo tu poznaczone jest lewa, a prawa jest, na przykład jest jedna do drugiej, jest odwrotnością. Nie, bo ta jest z lewej strony, a drugi taki zespół, ten hamulcowy, jest z prawej strony. O, i wystarczy nawet tym minimalnie. To tylko wystarczy wybić z tych frezów i tu nie ma żadnego już zabezpieczenia. Bo ona nie ma możliwości się wysunąć tutaj. Proszę zobaczyć tutaj, o, z tego wgłębienia. Żeby wybić, to trzeba, o, tu jest otwór mały. To ja już tam pokazywałem na prasie. Ósemkę stuknąć i to jest to, nie? I ona właśnie przy regulacji właśnie, o, rozpiera te kuliste, takie krótkie swożnie, nie? I rozpiera szczęki. O. I sprężyny, ja akurat podpasowaliśmy z Pawłem, Paweł mi nawet podpowiedział, żeby od 30. No i kupił od 30, ja przymierzyłem, no nawet tak, aby były oryginalne. Nie, proszę, o, zobaczyć, jak pracuje tutaj. Tak samo jakby tutaj, o, hamowanie. W innych traktorach na ogół jest, jak są mechaniczne hamulce, bo tu są mechaniczne hamulce, to przeważnie cięgło ciągnie rozpieracz. Rozpieracz, w instrukcjach pisze, że to jest wałek kułakowy. Ja to na to mówię rozpieracz. A tu w suprze pcha. O, przy nacisku pedału. O,
i są rozwarte już szczęki. Jest teraz, odbywa się no, maksymalne hamowanie, no, w zależności od tego. No, myśmy tutaj mamy szczęki nowe, nam firma Comfort robiła. No, to znaczy stare szczęki, ale z nowymi okładzinami naklejonymi. No, szczęki sprzęgłowe, tarcze sprzęgłowe robimy tam w komforcie i okładziny, znaczy się szczęk i taśmy hamulca. I tutaj jeszcze należy dodać, że w momencie, jeśli są nowe szczęki, to należy dążyć do tego, żeby ta regulacja tutaj była praktycznie na minimum ustawiona. Czyli ten grzebień, tam jak na skrzyni było pokazane, grzebień do góry uniesiony, a potem w miarę jak zużycia szczęk, jeśli regulujemy na dole rozpieraki i te dolna część szczęk się bardziej rozpiera przy hamowaniu, to również należy podciągnąć górę, żeby te szczęki się zużywały równomiernie, a nie tylko dołem, gdzie pracuje rozpierak od hamulca. I tu jeszcze te wszystkie regulacje, to najlepiej nawet jeśli to w miarę pracuje, to najlepiej sobie to wszystko rozebrać, wyczyścić tam dobrze, delikatnie nasmarować, nie za mocno, żeby to nie było tłuste, tam nie ściekało to na szczęki, ale delikatnie przesmarować, żeby to tam płynnie funkcjonowała ta regulacja, bo to po tylu latach to no, prasa miała problem, żeby wybić te, wycisnąć te wałki. A to tak wygląda właśnie. O, to są bardzo drobne wpusty. Bardzo fajna regulacja jest, o ile jak jest to zakonserwowane kiedyś. Tu będziemy robić albo takim smarem tym miedziowym, albo grafitowym. Nie innym, bo on się gdzieś sproszkuje od różnych warunków atmosferycznych, że później tylko nagar. No, a tym bardziej jeszcze hamulec źle wyregulowany, niech tam się zacznie grzać, przepalać, no to się nagrzeje, później się ten smar wytopi. A tym miedziakiem to jest już nie grozi to, ani grafitowym. Normalny grafitowy, ten co się do samochodów daje, do przegubów. No. I to nie jest smarowane. To jest prawie na sucho, na ogół montowane. I później kupę lat temu, bo to się bardzo rzadko już tym nastawia. Jak już wyreguluje się, no to już nieraz kilka lat stoi to praktycznie w miejscu. A wiadomo, przy myciu ciągnika pod ciśnieniem, kurz, błoto, no i rdza. Pył z szczęk zużywanych no, i tak dalej. Przyjdzie regulować, nie idzie tym ruszyć. Normalnie nie ruszy, bo jeszcze tym bardziej, że te słożnie w środku tutaj siedzą. Tak samo te słożnie trzeba właśnie posmarować. Ale najlepiej teraz jest dostępny fajny smar miedziowy. No. Odtłuszczone, wyczyszczone i ten. Bo proszę sobie wyobrazić, jak to ładnie z powrotem wraca. O. No i też istotne, bo tutaj jedną stronę prawą już mamy zamontowaną tą podstawę, ale to jest w dalszym ciągu bez uszczelniaczy, bo to trzeba czasem kilka razy założyć, no. Zdjąć. Raz, że do regulacji luzu międzyzębnego na mechanizmie różnicowym, bo się przekłada podkładki, a dwa, później do dopasowania tych szczęk trzeba założyć bęben. Bęben czasami trzeba od wewnątrz przetoczyć, żeby nie było rantu, jak jest zużyty. Bo wiadomo, że to nie są akurat Zetor Super, to nie jest traktor jak 40 czy 30, że ha, coś zużyte, to idziemy do sklepu, kupujemy. Tylko to jest taki traktor, bo tam ktoś pisał, że a, bo w skrzyni biegów to tam koła zębate już zużyte, że czemu nie wymienione? No nie wymienione, bo tego nie ma. Są takie... Nie są zużyte. To są akurat są używane, tak, no widać, ale są w używane, dobrym stanie. Dokładnie. Tu no właśnie ja bym się tu naprawdę nie zgodził z tym. To dobrze tak powiedzieć, aha, bo tamto jest nowiutkie założyć, jeszcze ładnie wyczyszczone jak jest, to ładnie to wygląda. A to jest wiadomo, że montujemy z jednego i z drugiego supra praktycznie, bo te ciągniki już mają po 50-60 lat i niestety, a w tamtych czasach naprawdę te supry odgrywały wielką robotę robiły, bardzo ciężką, albo ciężki transport, albo ciężkie uprawy rolne na roli znowu, tak, pługi, kultywacje w pegerach. No, zresztą mój super w pomie to też naprawdę, jego się w sumie nie oszczędzało, no, jeździł po górach, po nizinach z bardzo dużym ładunkiem, no. Co tu jest? Ja już tu bębny, jeżeli chodzi bębny i tą tarczę mocujące szczęki te, to ja już około 6 razy już to zakładałem, ściągałem i proszę sobie wyobrazić, jak ja bym uszczelniacze zakładał, bo tu przychodzi uszczelniacz jeden,
A tutaj przychodzi drugi uszczelniacz. Tu jest w tej tarczy mocowania szczęk są dwa uszczelniacze. Nie tak jak w innych jest, że jedna jest i tyle. Nie? No, na tyle jest dobrze. No. I teraz proszę wyobrazić, raz założyć, ściągać, zakładać, ściągać, a tym bardziej, że łożyska są wyregulowane już na mechanizmie różnicowym, podkładkami dystansowymi, no, bo tylko w ten sposób się tutaj reguluje. Tu ja założyłem w miarę, ta taśma jeszcze jest w miarę dobra. Druga jest po prostu złomowa już ta tarcza. Taśma hamulca. I założyłem, bo tutaj do montowania to też trzeba trochę się pogimnastykować kilka razy. Montaż, demontaż. I na razie na starej tutaj wszystko przyter. O i proszę. Teraz to tu jeszcze założone. Są niedokręcone do końca, niedociągnięte śruby, dlatego jak no, zobaczycie tutaj przy dociąganiu, będzie widać na filmie, że to pracuje luźno, bo nie są podociągane te śruby, bo to jest tylko przymiarka. Tak. Bo ten grzebień jest luźny, tu jeszcze widzę. Teraz, żeby teraz ściągnąć, założyć, trzeba to ściągnąć z powrotem, po prostu ogołocić i później przy nowej taśmie z powrotem montować. No. No i oczywiście jeszcze bęben, tu są nakrętki, zabezpieczyć, wkręcić, zabezpieczyć. No, tu akurat osłon bębnów nie było, tak jak to w Zetorka 25. Zetor Super miał na wierzchu właśnie te bębny. Tu są akurat wałek pedałów. Po prostu składa się z dwóch wałków. Jeden jest zewnętrzny tak zwany i wewnętrzny. Ten środkowy wałek, ja go tutaj mam luzem, przychodzi w środek, bo to jest tylko do ręcznego hamulca. Tutaj są montowane taśmy. O, i co się robi przy hamowaniu dźwignią ręczną hamulca ręcznego? I to napina, proszę o, taki skręt robi i zaciska taśmy na bębnie. A ten zewnątrz służy do utrzymywania, do wałka, znaczy do pedału sprzęgła, który jest mocowany, ułożyskowany i z prawej strony hamulce, w sumie dwa niezależne. No bo to tak czy inaczej w tej chwili to, co widzicie, to trzeba byłoby zdemontować, bo nie jest założony jeszcze wałek sprzęgła. Pedał sprzęgła jeszcze nie jest założony tutaj z tej strony, więc to i tak trzeba byłoby zdemontować, no ale tam jeszcze musimy wymienić tą jakby tutaj okładzinę, że tak powiem, tą blachę, gdzie się nogą naciska, bo jest bardzo wytarta. Mamy taką blachę ryflowaną starego typu i chcemy to wymienić. Tą stopę przy pedale. Stopkę. No i już mamy przetoczone, że nie ma luzu na wałku na pedale sprzęgła, bo bardzo duży tu był luz. Dałem do tulejowania, przetaczania, także wałek sprzęgłowy, pedał sprzęgłowy bardzo ładnie już teraz pracuje. Ale to już będziemy montować, bo i tak trzeba to zdemontować i tak, to w ten czasie już będzie wszystko montować i jeszcze będzie tam moment jakiś nagramy, że i pokażemy jak to będzie wyglądać. Póki jest jeszcze tutaj dostęp, nie? Bo później już jak zabezpieczymy jeszcze te koła, bo chodzi o podkładki specjalne zaginane, włożymy podnośnik, no i koła przykręcimy, to już tak za bardzo nie będzie tu może, nie będzie widoczne. No. No i tu jeszcze też już są zamontowane te pokrywy łożyska zewnętrznego przy półosiach, przy pochwach, to były dorabiane nowe. Bo oryginalnie jest tam tylko taka blacha, ona była bardzo powycierana, a tutaj są takie solidne krążki przykręcone i wstawione są uszczelniacze nowe, także miejmy nadzieję, że teraz będzie to lepiej funkcjonowało. Oryginalne takie fabryczne rozwiązanie mieliśmy w tamtym drugim suprze pozostawione na początku, ale podczas wyjazdu nad morze ten uszczelniacz z lewej strony puścił i musiałem tam kombinować, a tutaj to jednak było 450 km, no w koło komina było ok, a tam gdzieś to puściło.
a tutaj już są porządnie to zrobione. Zresztą tam też później zrobiliśmy podwójne uszczelniacze, tylko troszkę w innym, w innej formie, bo była blacha grubsza dorobiona z takim, z taką kołnierzem przyspawanym, w który był wstawiony drugi uszczelniacz na zewnątrz, a tutaj są po prostu od wewnątrz, po wewnętrznej stronie tej pokrywy jest uszczelniacz. O kurczę, macie. No, piasty są na razie założone, te, które raczej tutaj nie trafią, bo mamy takie w lepszym stanie, ale na razie, żeby jak już skrzynia będzie skończona, to żeby na kołach wyjechać nią, to, to te piasty będą założone, a tamte pójdą do piaskowania. Z tym, że jak piaskujecie tego typu rzeczy, to też należy zwrócić uwagę, my zawsze o to dbamy, żeby zakładać jakiś nawet kawałek węża gumowego, ogrodowego, ponacinać i powbijać tutaj na szpilki, żeby po prostu niepotrzebnie tego gwintu nie piaskować, bo ktoś by mógł powiedzieć, że a nic się nie stanie, no ale zawsze ten gwint będzie już bardziej chropowaty, bardziej się zażyna, więc nie ma sensu, wystarczy ten gwint szczotką drucianą na szlifierce, czy ten dobrze wyczyścić i nasunąć jakieś takie właśnie rurki zrobione i później fajnie nam się ten gwint współpracuje, jak nowe nakrętki jeszcze założymy, to fajnie to pracuje. No, bo niektórzy tu kiedyś właśnie się pytali, czy te piasty pasują do Zetora 25. Nie, nie można je założyć, bo Zetor 25, ten A, K i N, ten niski, zresztą te wszyscy mają półosie, te półosie mają 65, Super ma 70. No i, Zetor... I to już inne tu wyrobienie jest, to już ja nie wiem, jakby to musiałby podkładkami tego, zresztą nawet nie radzę, tylko tam ktoś się pytał, to może z ciekawości, nie, nie da rady. Śruby tak samo tutaj są, tu jest 20 razy, 22 razy półtora są te cztery śruby ściskające piastę, a Zetorek 25 ma 20 razy półtora, to przede wszystkim też. Tu jeszcze przychodzi śruba i podkładka taka z wycięciem na te sześciokątne, żeby się nie poluzowała. Oni się w sumie nigdy nie poluzują. Ja nawet przy montowaniu będziemy, trzeba będzie albo smarem miedziowym też posmarować ten gwint, albo grafitowym, bo naprawdę przyjdzie kiedyś zmontować, a już ja miałem problemy je z odkręceniem teraz. No. I gwint jest ładnie przeczyszczony gwintownikiem z tej rdzy, z tego brudu z różnego i teraz jest no, no w sumie idealnie. Tu jeszcze w półosi na końcu to takie głębszy ten rowek, to służy do założenia takiego pierścienia, który tutaj tak na no ciężko wchodzi, należy go lekko wbić i on się tam zaciska w tym rowku i on służy temu, że jakby się jeszcze nawet poluzowały te te podkładki, podobny jak ten. To po prostu nie zsunie nam się gwałtownie to koło z tej półosi. No i wiadomo, to był traktor przystosowany kiedyś, przeznaczony w dużej mierze też do transportu, dlatego dbano tutaj o to, żeby się te koła nie luzowały. I jeszcze tak tylko przy okazji, dlaczego tu są dwa gwinty. Drobny gwint mamy dla, tu przychodzi nakrętka 20. koła. A ten zwykły gwint jest na takie specjalne śruby, to wam pokażemy w przyszłości, jak będziemy montować do takich nakrętek, znaczy specjalnych takich śrub w sumie z tulejkami, takie są zrobione do montażu obciążników. I to w zależności jaki zestaw obciążników był, gdzie maksymalnie tutaj było, przychodziło 8-9 talerzy na stronę, to te śruby musiały być różnej długości.